dzisiaj niedziela palmowa i totalnie o tym zapomniałem. Siemano. Okazuje się, że dzisiaj jest niedziela palmowa. Z racji tego, że raczej z katolicyzmem mam już niewiele wspólnego, to po prostu o tym wszystkim zapomniałem. W każdym razie dla mnie najważniejsze jest to, że jest to niedziela handlowa. Znaczy, mogę sobie zrobić zakupy. No a zakupy w niedzielę robi się najfajniej, bo jest najmniej ludzi. Więc dla mnie to zawsze miło, jak mogę to zrobić. A no, jak już to mówiłem, wszyscy wiemy, gdzie żyjemy i jakie panują tutaj zasady, więc po prostu to dla mnie prawie jak święto narodowe. Na pewno bardziej to celebruję niż inne święta narodowe. Dobra, nieważne. Zacznijmy od tego, że zapraszam was do zobaczenia filmu z godziny 12. Jest to tym razem pełnoprawna recenzja książki i nie wiem, czy mi to wyszło fajnie. Znaczy, mnie się podoba, zrobiłem to dokładnie tak, jak chciałem. Tylko nie wiem, czy mój pomysł był ogólnie spoko. To już musicie sobie sami ocenić. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Książka, a właściwie dwie książki też są fajne. Klasyczna, fantastyka, z tajemnicą. Zresztą, co ja będę mówił, umieszczę link w opisie. Zobaczcie sobie, o co tam chodzi. I bawcie się dobrze podczas oglądania i mam nadzieję podczas czytania. I teraz tak naprawdę nie wiem, co zrobić z dzisiejszym dniem. Bo teoretycznie niedziela jest dniem tak nudnym, że no nie da się nic robić. Nie ma co robić, nie ma gdzie iść. A dzisiaj po prostu tyle możliwości, że aż nie wiem, co z tym wszystkim zrobić. Więc no nie zapytam, czy macie jakieś pomysły, bo w momencie, w którym wy to będziecie oglądać, to już niedziela będzie skończona i wszyscy będą się szykować na poniedziałek. W każdym razie, no nie wiem, po prostu jestem w kropce z tym wszystkim i totalnie nie mam pomysłu, jak to ogarnąć. Ogólnie mam pewien problem ze swoim GoPro, czyli dokładnie z tym, którym teraz nagrywam. Kamera po jednym nagraniu, w momencie, w którym ją wyłączę i włączę ponownie, zaczyna mi się resetować. Najpierw pojawia się zielony ekran, a potem kamera się resetuje. I czytałem w internecie, że to jest problem ogólnie znany. Tylko dla wersji oprogramowania 1.15. Ja mam 1.40 i nie wiem, czy nie będę musiał tego oddawać na gwarancję, czy po prostu muszę się odezwać do supportu GoPro i zobaczyć, co oni powiedzą. A nie lubię się odzywać do supportów takich firm, bo oni najczęściej nie są w ogóle pomocni, więc jeżeli macie jakieś doświadczenia z GoPro, to napiszcie w komentarzu, co mogę zrobić albo gdzie mogę szukać, bo nie chciałbym oddawać jej na gwarancję, głównie dlatego, no, że jest mi potrzebna do moich codziennych nagrań. Chociaż teoretycznie mógłbym na jakiś czas nagrywać tak, jak nagrywałem wcześniej i nie byłby to jakiś duży problem. No ale jak człowiek się przyzwyczai do dobrego, to raczej nie chce robić gorszych rzeczy, tylko dlatego, że coś nie działa. W ogóle to mega dziwna sprawa. Trochę szukałem w internecie na ten temat, ale no wszystkie rozwiązania są dla starszych wersji tego systemu, więc nie wiem, o co chodzi. Spróbuję jutro odezwać się do GoPro i zobaczymy, co oni mi powiedzą. Jak mi powiedzą, że muszę to oddać na gwarancję, no to wtedy się będę zastanawiał. No bo teoretycznie wiem, jak to rozwiązać. Wystarczy, że wyjmę baterię, włożę ją z powrotem i wszystko działa tak, jak trzeba. No ale nie mogę działać z nagrywaniem tak, że będę robił jakieś haki, żeby to działało. To ma wszystko działać po prostu sprawnie i cały czas. Zatem jak widzicie, dzisiejszy dzień jest dniem niepewności, dniem nie wiem, co zrobić ze swoim życiem. Mam nadzieję, że wy tak nie macie i mam nadzieję, że wy bawiliście się dobrze. Miłej reszty niedzieli, przygotujcie się na poniedziałek, bo jak zwykle wiadomo, poniedziałek jest najgorszym dniem tygodnia, a potem są kolejne poniedziałki. Dobra, to tyle ode mnie w tą handlową niedzielę. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.